Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję słuchawek Superlux HD681 w wersji Evo. Niektórzy z Was określają je także jako MK2, tak więc chodzi o ten drugi model, ulepszony model słuchawek Superlux HD681. Na recenzję kazałem Wam nieco czekać, ponieważ te słuchawki dość długo się testowały, że tak powiem. Natomiast wyniki testów w większości są zadowalające. Jest parę mankamentów, ale o nich oczywiście wspomnę. Tak więc poznacie i zalety, i wady tych słuchawek. Ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Za dostarczenie dziękuję sklepowi audiomagic.pl, a tymczasem zaczynamy recenzję. Przed nami Superluxy HD681 w wersji Evo, czyli taka troszeczkę ulepszona wersja Superluxów podstawowych. Słuchawki, które są naprawdę ciekawe, ale też nie obyło się tutaj bez wad. Dlaczego? Zobaczycie za chwilę. Natomiast jeśli chodzi o podstawy, to mamy tutaj duże 50 mm przetworniki. Wzorzec dźwięku typu V, jeśli chodzi o to, że mamy dość wyszczególnione wysokie pasma i dobre pasma środkowe i też taki dość wierny, nieprzekoloryzowany bas, ale o tym posłuchacie też w części poświęconej wrażeniom z użytkowania, wrażeniom z dźwięku. Czułość wynosi 98 dB, a zakres pasmo przenoszenia od 10 Hz do 30 kHz, czyli bardzo duże, bardzo poszerzone, czy można powiedzieć, że takie pasmo studyjne wręcz. A wszystko to przy 32-ohmowej oporności. Zanim zobaczymy dokładnie same słuchawki, jedna ciekawostka. Przewód jest odłączany, a raczej mamy dwa przewody. Mamy przewód o długości 3 metrów i mamy też metrowy. Czyli metrowy chociażby do smartfonów, do tabletów, a taki dłuższy do komputera, czy do telewizora lub sprzętu audio chociażby. I jak widzicie, mam tutaj założone dwa rodzaje obić. Ponieważ w zestawie dostajemy dwa rodzaje obić, standardowe, znane z Superluxów podstawowych, takie ze skóry ekologicznej, która niestety powoduje, że uszy się bardzo pocą. Tutaj pod tym względem nie ma żadnego postępu, natomiast producent dał nam także welurowe pady. Jeśli chodzi o miękkość, o wypełnienie, to zobaczcie. Jest to dość miękkie. Welurowe wydają się być troszeczkę mniej wypełnione, ale przy okazji też ten materiał jest po prostu przyjemniejszy dla naszej głowy, dla uszu, niż ta taka dość twarda ekoskóra. Dlatego powiem Wam tak, testowałem oba rodzaje obić i na ekoskórze raz, że bardziej cisnęło, dwa, że uszy się pociły, natomiast na tych welurach było zdecydowanie lepiej i czułem mniejszy nacisk na głowę i też materiał po prostu bardziej przyjemny w dotyku i trzecie, lepsza cyrkulacja powietrza. No i w tym momencie zobaczmy już je nareszcie dokładniej. Konstrukcja taka dość klasyczna, mamy pałąk zewnętrzny z takich wygiętych drutów. Następny pałąk wewnętrzny z logo Superluxa, który do głowy dopasowuje się tylko minimalnie. Naprawdę niewiele. Natomiast z dopasowaniem do różnych rozmiarów głów nie ma problemu. Chociaż nie polecam tych słuchawek dla najmłodszych graczy, gdyż po prostu są spore. Jak widzicie, rozciągają się bardzo mocno. Tak więc z dopasowaniem nie ma problemów. Jeśli chodzi o górę, to mamy tutaj wypełnione powietrzem takie poduchy. Jak widzicie, jedna z nich gdzieś tam musiała się przebić, czy przy wyjmowaniu, czy przy pakowaniu, ciężko powiedzieć. Natomiast tutaj tego powietrza już nie ma. Tak więc wiemy, że nie ma tutaj żadnego materiału, jest tylko powietrze. Następnie mamy elementy, które mi się kompletnie nie podobają, czyli zobaczcie, całe te uchwyty są z błyszczącego plastiku. Specjalnie nie czyściłem, żebyście widzieli, że to się niestety brudzi. Mamy logo i potem już jest troszkę lepiej, ponieważ mam tutaj więcej matowych elementów i obwódki z błyszczącego plastiku. Gdyby tylko te obwódki były z błyszczącego, to bym jeszcze to przetrawił. Natomiast te elementy no, wyglądają po prostu słabo. Tym bardziej, że jak zdejmujemy, to chwytamy za to mimo woli. Natomiast jeśli chodzi o oznaczenia słuchawek, to mamy to zrobione dyskretnie. Na jednej mamy takie małe R oznaczające prawą. Na lewej nie mamy nic, ale wiemy też zawsze, że z lewej wystaje nam ten przewód. No i to mamy na stałe, to sobie podpinamy metrowy albo 3-metrowy przewodzik, tak więc dość fajnie pomyślane. Co do tych wypełnień, to tak jak mówiłem, są dość miękkie, dość komfortowe, jak na słuchawki, w sumie w miarę tanie, więc pod względem komfortu jest dość dobrze, ucisku też zbyt dużego nie ma, chociaż jak mówiłem, te z ekoskóry bardziej mnie cisnęły niż te.
w tych zdecydowanie fajniej. Przestrzenie w środku są na tyle duże, że spokojnie całe uszy do środka wchodzą, więc też bardzo fajnie. Jeśli chodzi o wygłuszenie dźwięków z otoczenia, to jest to w tych słuchawkach przeciętne. Troszeczkę tam kilka decybeli nam otoczenie znika, ale nie można powiedzieć, że przenosimy się w świat totalnej ciszy. I mamy też elementy udające aluminium. Oczywiście to wszystko plastik, więc pod tym względem rewelacji też nie ma, ale weźmy pod uwagę, że te słuchawki są w miarę tanie. Tak więc sam pałąk jako tako nie ciśnie, natomiast nie podoba mi się komfort tych skórzanych obić. Natomiast co do wagi tych słuchawek, to są one dość ciężkie, ponieważ jest to 270 gramów, natomiast cały pałąk zapewnia dość duży komfort obicia też, więc jakoś specjalnie tej wagi nie odczuwamy, nawet po kilku godzinach spędzonych w tych słuchawkach. Moi drodzy, czas na podsumowanie. Pod względem jakości wykonania są te słuchawki dość wygodne, przynajmniej na padach welurowych, ponieważ na tych z ekoskóry jest troszkę gorzej, są bardziej twarde, bardziej to wszystko ciśnie. Sam pałąk dopasowuje się do głowy dobrze i na tych welurowych ucisku nawet po kilku godzinach nie odczuwałem. Co do wykonania, słuchawki dość ładne, natomiast ten błyszczący plastik troszeczkę psuje efekt. Osobiście nie cierpię tego tworzywa, tak więc im mniej w słuchawkach i sprzętach, tym lepiej. Natomiast tutaj mamy tego całkiem sporo, niestety. Wolałbym zdecydowanie bardziej matową wersję albo chociażby białe. Plusy oczywiście takie, że mamy odłączane przewody, dwa przewody metrowy i trzymetrowy i do tego mamy też właśnie wymienne pady standardowe z ekoskóry oraz welurowe, które są bardziej miękkie, pozwalają bardziej naszym uszom oddychać, ponieważ w tych ze sztucznej skóry zwyczajnie uszy się pocą, tak samo jak w poprzednim modelu. Ale mamy krok w przód, że są te wymienne pady. I mamy też przejściówkę z małego jacka na dużego, co się też może przydać. Co do jakości dźwięku, słuchawki grają naprawdę dobrze. Zakres pasma przenoszenia jest szeroki, dlatego też nadają się dobrze i do muzyki klasycznej, gdzie mamy dość dobre górne rejestry oraz szczegółowe brzmienia tej całej orkiestry. Bardzo fajnie to wychodzi. Muzyka elektroniczna i muzyka rozrywkowa po prostu świetnie, dobre wokale, bas bardzo soczysty, momentami wręcz bym powiedział, że troszeczkę przekoloryzowany, ale generalnie wrażenia przyjemne. No i gry. Słuchawki pozycjonują dźwięk całkiem dobrze, nie jest to poziom jeszcze rewelacyjny, jak w niektórych słuchawkach typowo przeznaczonych do gier, natomiast poziom ten jest naprawdę wysoki i jakość tych efektów, wierność efektów typu wystrzały, wybuchy jest dość dobra. No i na koniec tego wszystkiego dochodzi jeszcze cena. Słuchawki te kosztują od około 100 do 150 zł w zależności od sklepu, tak więc nie jest to cena wygórowana jak na słuchawki i wygodne, i z bogatymi akcesoriami, i bardzo fajnie grające. Więc ze swojej strony mogę polecić, wysoka ocena tutaj się należy, natomiast nie jest aż tak dobrze, żeby była rekomendacja i najwyższa ocena. No i to by było na tyle. Pamiętajcie, że ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Jeśli film Wam się podobał, łapka w górę, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Dziękuję Wam za to już z góry. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka. Za chwilkę jeszcze podsumowanie końcowe, plansza. A tymczasem pozdrawiam Was. Cześć!